Otwieram obrady 67. Zwyczajnej sesji Rady Gminy Dąbrowa. Serdecznie witam panie panów radnych. Pan Jarosław Kuszczura, zastępca wójta pana Pawła Wszystkiego. Pan Stanisław Adolfo, sekretarz gminy. Panią Katarzynę Skorą, wiceprzewodniczącą gminy. Panią Katarzynę Łączkę, radnego. Dyrektor Filiżanki Krótki Jednostek Organizacyjnych Gminy. Witam panów, panie i panów sołtysów oraz wszystkich zainteresowanych naszymi obradami. Teraz proszę o pytanie obecności. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że postawę pomostu Rady Obecnej jest 14, co stanowi kworum do podejmowania pomostu uchwał. Wszyscy radni otrzymali projekt porządkowy. Czy są inne propozycje? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę, żebyśmy w punkcie 6 wprowadzili do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej podmiotowi Gazy Zyskiemu na finansowanie w roku 2024 przewozów autobusowych o charakterze dużej odporności publicznej na terenie gminy Dąbrowa-Jaworzno. W kolejnym punkcie 7 proszę o wprowadzenie pod obrady Rady uchwały w sprawie programu współpracy gminy Dąbrowa-Jaworzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi na przykład 3 ust. 3 ustawy o działalności pośrednictwa publicznego i wolontariacie na rok 2024 oraz w punkcie 8 przedłożenie sprawozdań o przyjęciu analizy zawartej w oświadczeniach majątkowych tak państwa radnych, jak i osób, które składają te oświadczenia do wójta. Dziękuję. To jest zaprzyjęcie porządku obrad po zmianach. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Podczas rozpoczęcia sesji był wyłożony do protokołu nr 18 oraz dzień dzisiejszy na tej sali. Wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z tego treścią. Proponuję więc przyjęcie protokołu bez odczytywania. Czy są inne uwagi do propozycji do treści protokołu? Nie widzę, także proszę o przegłosowanie. Stwierdzam, że protokół zebrania sesji został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 2. Interpelacje i zapytania. Do chwili obecnej żadne interpelacje i zapytania nie wpłynęły, także przechodzimy do punktu 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w czasie gminy na 2023 rok. I o wystąpienie proszę panią skarbnik. Zmiany do budżetu gminy zostały przedstawione na komisji budżetowej, myślę, że szeroko przedyskutowane. Innych zmian nie ma. Bardzo proszę o przegłosowanie. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to proszę bardzo. Chyba, że jeszcze raz Państwo proszę powtórzyć. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Jeśli nie ma, to proponuję przyjęcie uchwały bez odczytywania. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. I także ostatnie przewodniczący. Szanowni Państwo, zmiany wieloletniej prognozy finansowej to głównie zmiany w załączniku numer 2 wieloletniej prognozy finansowej, czyli w wykazie przedsięwzięć. Zgodnie z tym załącznik o dodatkowe przedsięwzięcia wprowadzamy program Erasmus.
1 142 354 zł i 3 grosze. Natomiast wydatki budżetu to kwota rzędu 40 166 265 zł i 78 groszy. Deficyt budżetu wynosi 6 023 911 złotych i 75 groszy, który zostanie pokryty kwotą kredytów w wysokości 4 600 000 zł oraz wolnymi środkami pozostałymi z roku poprzedniego. To teraz na dziękuję. Dziękuję tej skargi, która dyskusję. Zamykam dyskusję i także proponuję przyjęcie uchwały bez odsyłania. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia odpowiedzi prezydenckiego zadania w zakresie ustawiania księgów dróg kolejowych w sezonie 2023-2024 i o wystąpienie proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, państwo radni, drodzy państwo, wzorowo od ubiegłych miesiąc październik jest miesiącem, w którym podejmujemy uchwałę o przyjęciu odpowiedzi prezydenckiego pewnych zadań wykonania w tym przypadku chodzi o odśnieżanie odcinków dróg powiatowych w sezonie 2023-2024. Uchwała ta ma na celu zapewnienie przejrzystości dróg w przypadku oczywiście napadów deszczu. W taki sposób, żeby przede wszystkim nasi mieszkańcy mogli skorzystać z nich niezależnie od śnieżnych zabiegi. My zdajemy sobie sprawę z tego, że siły zarządu drogowego nie zawsze będą w stanie sprawnie ośnieżyć wszystkie drogi. W związku z powyższym, że tak ośnieżono nasze drogi gminne, a też gdy z naszych odcinków przyjęte kolejne odcinki gminne, poruszamy się na drogę wiatrowymi. Zasady miasta, żebyśmy także ośnieżali drogi niektóre odcinki dróg powiatowych. Przypomnę tylko, że takich odcinków dróg powiatowych, które do tej pory odbywaliśmy odśnieżanie, jest to że także druga autostrada to są drogi o długości 43,7 km. Wartość dofinansowania każdego kilometra drogi miesięcznie jest 80 zł. Ze strony powiatu. Proszę to was. Dziękuję panu Wójtowi. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę i także proponuję przyjęcie bez odsyłania. Czy odsyłać? Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi rosyjskiemu na finansowanie w 2024 roku przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Gładek. I także uwzględnienie proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, sprawę oczywiście to mój błąd, bo kiedy wprowadzałem uchwałę, prosiłem o wprowadzenie podatku 2024. Pierwszy jest uchwała 2023. Jest taka kontynuacja dotychczasowej formy pomocy finansowej powiatu rosyjskiemu na finansowanie w jeszcze roku przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Lanajora. To, o czym dziś podczas dzisiejszej komisji, jest to forma wspierania, umiejscowienia przewozów publicznych na terenie naszej gminy, co jest skomplikowane, a komplikacja to
dotacji celowej w wysokości 19 970 zł i 82 grosze z przeznaczeniem na miejscowe 21 stycznia tego roku do końca grudnia tego roku przewozów autobusowych na terenie Ulan-Majorat na liniach Ulan-Majorat, Wrocław, Radzyń-Podlaski, Ulan-Majorat, Radzyń-Podlaski, Radzyń-Podlaski, Wola Osobista, Radzyń-Podlaski i Radzyń-Podlaski, Ulan-Majorat do Maszynnica. Te środki finansowe zostały w zasadzie zabezpieczone w budżecie, w związku z tym to jest kwestia normalna organizacja tych przewozów po prostu teraz myślę, że to jest uchwała jak najbardziej zasadna i zasadnie tyle stworzona na ten temat. Dziękuję komentarzowi. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję i także proponuję przyjęcie uchwały bez odczytywania. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy wykonywanej oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. I o wystąpienie proszę pana sekretarza. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedstawiałem tak w ogólnym zarysie projekt tej uchwały na posiedzeniu komisji. Nie było do tego projektu żadnych pytań, jako powiem, że uchwała była konsultowana, był projekt ogłoszony na Biuletynie Informacji Publicznej. Organizacje pozarządowe, które były zainteresowane, mogły się wypowiedzieć na temat tego projektu. Również nie mam informacji, że ktoś jakieś uwagi zgłaszał do tego projektu uchwały. Także no, pozwólcie państwo, że jeszcze nie będę się powtarzał, bo państwo radni dostali projekt uchwały na adres mailowy, poza tym w ogólnym zarysie powiedziałem o tym uchwale na posiedzeniu komisji. No ale jeżeli są jakieś jeszcze pytania, to bardzo proszę. Jeśli nie ma, to także proponuję przyjęcie uchwały bez odczytywania. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Przedłożenie sprawozdań w przedmiocie analizy zawartych w oświadczeniach majątkowych. Chciałem zapytać o informację. Zgodnie z artykułem 24 ust. 12 ustawy z 2019 roku o samorządzie gminnym przedstawiam informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych przed poradnym przewodniczącym rady gminy przed radnych. Punkt 1. Oświadczenia majątkowe złożyli wszyscy radni. Oświadczenie zostało złożone w ustawowym terminie. To jest do 30 kwietnia 2022 roku. Punkt 2. Prawidłowe oświadczenie majątkowe złożyli radni. Białka Marek, Sarek Henryk, Iwaszko Grażyna, Lipiński Leszek, Wojciechowski Gomez, Pana Małgorzata, Zborowski Zbigniew, Dziękiewicz Krzysztof, Dziękiewicz Wiesław. Pozostali radni. Bartkowski Sławomir, Kania Zbigniew, Mazurek Sławomir, Paskuska Grażyna, Zalewski Mariusz i Zalewski Kazimierz. Złożyły oświadczenia zawierające nieprawidłowości. Stwierdzone błędy 2. Zaniżenie kwot na koszcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dwukarnych. Błędy w opisie wydzielanych nieruchomości dwukarnych. Nieprecyzyjny zapis dotyczący zaciągniętego kredytu jeden radny. Brak dołączonego zadania rocznego jeden radny.
Szczegółowe wynika z wariantów i uchybień widzenia pismo naczelnika Urzędu Skokowego Prezydenta Podlaskiego. Ze strony Urzędu Skokowego nie były podejmowane żadne działania związane ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, były analizowane doświadczenia kontrolne. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z pismem, które znajduje się w Kompanii Panny Górskiej. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zobowiązuje Panie i Panów Radnych do dokładnego i precyzyjnego wypełnienia oświadczeń majątkowych w przyszłości. I teraz wystąpienie proszę Pana Wójta. Szanowni Państwo, mam liczna sytuacja w przypadku oświadczeń nadwykorzystowanych do Wójta Gminy. I tak, zgodnie z informacją naczelnika Urzędu Skarbowego do Podlaskiego, oświadczenia, które złożyły wszystkie osoby związane do ich złożenia, oświadczenia to zostało złożone także do stanowni terminu, to znaczy 6 kwietnia 2020. 23 roku oraz w terminie 3 po zakończeniu pełnienia funkcji kierownika JOSKI w terminie 3 odpowiada stanowisko kierownika JOSKI. Prawidłowe oświadczenia, które złożyły następujące osoby: pan Arkadiusz Sap, pan Grzegorz Dziurdzie, pan Jarosław Koczkowy, Grzegorz pan Grzegorz Krawczyk, pan Roman Kołaj, pan Iwan Policja, pan Teresa Wierzchowska, pan Paweł Wierzchowski. Można długość 500 metrów.
zadań, które będę mówił, są, to są ważne kwoty. W przypadku drogi pierwszej planowane wydatki to są 2 miliony złotych, w przypadku drogi Ulan Majora to 1 800 000. Tak mam zapisane, ale nie będę przekazał. Umowy finansowe są obecnie przydane. Podpisane są po drugiej połowie miesiąca listopada. Otrzymaliśmy także dofinansowane z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. I tak, myślę, że pozostałe drogi gminne będziemy w stanie wyremontować, naprawić kwotą 4 300 000 złotych, bo tak, bo też kwotę łączy z kwotą 25% przeznaczamy w ramach dofinansowania z programu inwestycji strategicznych Polski Ład na drogi gminne. Jednocześnie otrzymaliśmy dotację w kwocie 2 850 000 złotych na modernizację stacji, jednej ze stacji odbierania wody, druga w Stoku. Tu już prace projektowe w zasadzie już się rozpoczęły. Teraz otworzymy przedszkola, nową przedszkola gminnego. Tu dofinansowanie jest 1 900 000 złotych, a wartość oczywiście 2 245 000 złotych. Łączna wartość dofinansowania dla Polskiego Ładu usług na dworze to jest kwota 10 545 000 złotych. Rozszerzyliśmy także postępowanie przetargowe prowadzone w ramach projektu energooszczędna gospodarka w gminie Ulan Majora. Tak. Podpisaliśmy umowę na budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Tomaszewnicy. Inwestycje na zgodzie firma Inwestycji gminy Milanów, wartość umowy 463 000 złotych. Realizacja zaplanowana do maja przyszłego roku. W postępowaniu w dwie oferty tam zdała się najkorzystniejszą. Jednocześnie w zasadzie rozstrzygnęliśmy, już podpisaliśmy umowę na dostawę silnika i wozu asygnacyjnego. Wykonawcą jest firma Rolmas, która dostarczy do tego przyszłego roku zestaw ciąg rolniczy oraz deszcza za kwotę 480 000 złotych. I już, co by Państwo widzieliście na naszych mediach społecznościowych, dojechała nas oprogramowarka Mark Case, wykonawca firma TechExpert, wykonał zamówienie wartości ustawy 405 700 złotych. Jednocześnie mamy także zadanie stawiania instalacji fotowoltaicznych. 3 takie instalacje fotowoltaiczne chcemy budować, karta wielkości około 330 kWh. W postępowaniu wpłynęły oferty w ilości 28. Wielu wykonawców chciało podjąć się do tego zadania. W wyniku procedury badania i oceny ofert odrzuciliśmy 19 ofert. Najprostniejszą ofertą pod względem kryteriów ocenowych złożył pan Zbigniew Kap, właściciel firmy Instar, który sąsiedziła tutaj duże, czy nasze gminy wykonawca, za kwotę 360 000 złotych, wykona te instalacje w ciągu 4 miesięcy. Podpisane umowy jeszcze mamy podpisane. Jednocześnie chcę Państwa poinformować, że to nie rzuciliśmy, ale jeszcze raz zaakcentuję, gmina uzyskała finansowanie na rynek zabytków. Jeśli chodzi o zabytki, nie jesteśmy na takim wielkim zagłębiu, ale tak naprawdę mamy w zasadzie obiekt zabytkowy w postaci kościoła parafialnego miejscowości Ulan Majora i w zasadzie na miejscu na Zarząd Słowacji. Na remont dachu kościoła budowany na Racie uzyskali dotację w kwocie równo 1 miliona złotych, zaś na rekonstrukcję parkanu przy kościele, w tymże dotacje w kwocie 390 000 złotych. W ramach utrzymania portfolio rolniczych firma S. Eko Daje Czyża zebrała 84 tony folii rolniczych od 71 rolników z naszej gminy, zadanie finansowane ze środków rolników rolniczych. Na środowisku gospodarki wodnej warto dofinansowane 43 800 zł. Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych, zarząd zespołów oraz sądzę, że większe gminy, no myślę, że miesiąc listopad, czy połowa, pierwsza dekada
Z ostatniej informacji wynika, że firma zostanie się zakończona. To jest dobrą informacją, że za chwilę będzie ogłoszony ten poczekaj na przebudowę drogi w tej miejscowości. Myślę, że w ten sposób temat i budowy drogi kanalizacji we wsi zostały zamknięte definitywnie. Proszę Państwa, pragnę podziękować wszystkim za udział w uroczystości budowania gminy Angielnego w dniu 4 października na budowę naszego gminnego Przeszkola. Chciałbym powiedzieć Państwu, że ta inwestycja, ta potrzeba znana była już dla wielu, prawda? Inicjatywa jego powstania dzięki Państwu decyzjom, także zabiegło ze strony wójta i urzędów, ziściła się właśnie w tym roku. Powiedzieć Państwu, że mieliśmy trochę inne plany, miał nasz budować, albo udziękować w pobliżu żłobka, który żyje własnym życiem, jest instytucją, bez której nie wyobrażam sobie jeszcze jak dziesiątki rodziców mieszkańców naszych gminy, nie wyobrażają sobie funkcjonowania w tej gminie. Budowa przeszkola powstaje, także dziękuję Państwu za przychylność do tej inicjatywy. Jest to inwestycja oświatowa, która myślę, że nie tylko podniesie jakość edukacji naszej gminy, ale także myślę, że warunki życia naszych mieszkańców, rangę naszej gminy, która myślę, że tak naprawdę dobre do tego. Proszę Państwa, wiem, że na dniach zarządu powiatowych ogłosił nowego chodnika w miejscowości Wierzchownia o długości 660 metrów. Wart przyszłości tego zadania jest 457 500 zł. Wpływ własny gminy i powiatu będzie to blisko 43 000 zł, jeśli kosztuje się zmieniło. Proszę Państwa, zasada finansowania 5% cały czas obowiązuje. My się chcemy, ażeby ta infrastruktura powstawała. Myślę, że dzięki działaniom Rady Gminy, Urzędu Gminy, tak naprawdę stan tych głównych dróg arterii komunikacyjnych w gminie zdecydowanie się polepszył. Mamy jeszcze jedną zasadniczą drogę na celu. Myślę, że także ją wykonamy. Tutaj jest takie wyjaśnienie, jeszcze takie, po ogłoszeniu 8 edycji Polskiego Ładu wystąpiłem do powiatu gazowskiego, do pana starosty, z prośbą, ażeby także przynajmniej jeden odcinek drogi relacji Zawsze Stok został objęty Polskim Ładem. Pismo i prośba moja nie znalazła poklasku, ale nie mamy zrozumienia, w związku z tym czekamy. Mam nadzieję, że już to ugrodzi. Ta droga także została wybudowana w miejscu, jak już teraz doszło na niej, już są chyba o to wsparcie. Chodzi o pieniądze. Nie, wiesz, na pewno nie, z świetnym zobaczeniem. Proszę Państwa, jeśli chodzi o najbliższe święto narodowe, święto Stanie Niepodległości, na stanowisku pana roku, gdzie 10 w kościele parafialnym odbędzie się kancelarka msza prezydencji ojczyzny. Mam już pewne, że będzie odbywała przez księdza proboszcza z parafii Łańskiej oraz księdza proboszcza z parafii w Osiołach. Jeszcze nie mam takiej pewności, jeśli chodzi o księdza proboszcza z Wyboru, ale mam nadzieję, że będzie jedna msza. Czysto do niej ilość duszy, ale intencja jest tutaj istotna. Proszę Państwa, ostatni weekend, ostatnią sobotę odbyło się właśnie uroczystość Złotych Wodów. Mieliśmy 13 par małżeńskich i starszych 54. Bardzo po prostu uroczystość odbyła się w tej własnej właśnie sali, kiedy dzisiaj mamy przyjemność także prowadzić prawe gminy. Myślę, że i dostali bracia bardzo zadowoleni, także i gości, a potem chyba sprawa, wszyscy się doskonale dowiedzieli. Dostali jubilat, natomiast jeszcze życzymy w
wszelkie pomyślności na dalsze długie lata wspólnego poczucia, dużo miłości, zrozumienia, akceptacji, takiej werwy do zabawy jakiejś innej pracy, do wychowywania dzieci, etc., etc. Wybrano działanie 10.3. Kształcenie ogólne, priorytet 10. Lepsza edukacja, program zwany program rozwoju szkół z tym dla rad. Wiemy, że jesteśmy zakończeni kolejnego etapu, jako jedni z bardzo wielu gmin projektu edukacyjnego, którego wartość szacuje na 2 160 000 zł, z czego kwota dofinansowania wysunie 924 000 zł. Kwota własna będzie kwota rzeczowa, więc będzie bezdotykowy, w Polsce będzie można sobie spokojnie. Myślę, że też tak było bardzo, bardzo szybko i za chwilę otrzymamy umowę do podpisania, ponieważ realizacja tego projektu to już ten kwartał tego roku. Proszę Państwa, co w dalszym ciągu rozwijamy działania związane z funduszem solidarnością, prowadzenie zamówienia. Między innymi w ramach tego funduszu solidarnością została zaproponowana sprawa wysokości kościoły i nas trzymamy z wielką gminną i powiatową księgą świeci, a sobie sprawdził, że organizatycznie świeci się mocno dzielą. Proszę Państwa, bardzo miło też nam zakomunikować, że trwają prace związane z wprowadzeniem jednostki korzystarzy do maszynicy, do projektu systemu elektrycznego. Ostatnie jakieś środki sygnują dla jednostki, żeby doposażyć się w sposób umożliwiający pełne programy funkcjonowania w ramach struktur PSRG. A jednocześnie darujemy inne nasze RSP, już PSRG Sobole, która w ramach działań samorządu ludzkiego otrzymała wkład marki Solaris z wyposażeniem gaśniczym, elektronicznym, wart ponad 80 000 zł. Proszę Państwa, wkład za to na 4 koła jeździ, sprawdziliśmy. Ma się dobrze, wkład funkcjonuje między innymi w pług śnieżny, w związku z tym będziemy go mogli też wykorzystywać do śnieżania tego chodnika. Proszę Państwa, to o czym Polska mówi bardzo często, spędza sens powiek i myślę, że tylko jej sens powiek. Wartość działań, które wtedy już wykonaliśmy, czy za chwilę wykonamy, za to będziemy musieli zapłacić, które rozpoczęliśmy, które już mamy zaplanowane, na które mamy zaplanowane tak zwane dofinansowania, to są oczywiście wkłady własne. Bez względu na liczbę Rady Rozwoju Gospodarczego to jest kwota 37,5 miliona złotych. 37,5 miliona złotych, a skarb nam przypomina, że mamy budżet do chwili. Mamy budżet 40 milionów. I raz jeszcze przypomnę, jest tak, między innymi budowa też przedszkola w miejscowości Ładmajora, planowane na 6,5 miliona złotych. Tak jak mówimy, gminy do Maszynicy, Kalinowaczewskiej 6,6 miliona złotych, rąk dróg gminnych, wysokości kościołowej 208, to jest zadanie, które jest już wykonywane, że w formie samej budowy czy przetargu. Przebudowa drogi gminnej wysokości 2,143 miliona złotych, przebudowa drogi gminnej Góra Mała, gminy 800 000 złotych, przebudowa sieci dróg gminnych, Marek gminy Manajora to 4,300 000 złotych, modernizacja stacji odbierania wody w Stoku, 3 miliony złotych, to jest jedna ze stacji, jak jeszcze jest trochę przybywa, tak że możemy się zidentyfikować. Jednak uważam, że stacja w Stoku pokrywa zapotrzebowanie na wodę w wysokości około 70%. Przepraszam. Pan Sąd, który wybrał Stoku, jest w trakcie. Modernizacja zadłużenia gminnego samorządowego przedszkola Maźnia kolejna na razie jest kwota 2,235 000 złotych. Roszczona gospodarka wodno-ściekowa w gminie Góra Majora 2,469 000 złotych.
przewodowych gminnych gminy Ładnej. Przechodzimy do 50. Obecnie Pani Bożą Kolezę w Polsce. 70.